Mamy daną funkcję f od x równa się x razy e do minus 2x kwadrat. Taka funkcja. No i naszym zadaniem jest znalezienie punktów krytycznych tej funkcji. Zachęcam Was, żebyście spróbowali sami to rozwiązać. Zatrzymali od, odtwarzanie filmu, nacisnęli pauzę i spróbowali sami. Zakładając, że spróbowaliście, pokażę Wam, jak ja bym to rozwiązał. No więc najpierw musimy sobie przypomnieć, co to jest punkt krytyczny. Więc powiemy, że C. Jest punktem krytycznym naszej funkcji, jest punktem krytycznym funkcji f od x wtedy i tylko wtedy, gdy gdy co? Gdy pochodna tej funkcji w punkcie c jest równa 0. Tę definicję rozszerza się czasami o jeszcze taki drugi warunek lub. Ta pochodna w tym punkcie jest nieokreślona. Czasami mówi się, że punkt krytyczny to jest po prostu taki nieokreślona. To jest taki, w którym pochodna się zeruje, a czasami niektórzy dodają jeszcze taki drugi warunek, że ewentualnie może być nieokreślona pochodna. Tak czy inaczej, ten warunek, który mówi, czy punkt jest krytyczny, czy nie, to jest warunek na pochodną. No Więc widzimy, że musimy obliczyć pochodną tej funkcji. No a ta funkcja to jest iloczyn dwóch funkcji. Ja tutaj przepiszę jeszcze raz wzór tej funkcji, że to jest x razy e do minus 2x kwadrat. Po to, żeby wyróżnić te czynniki różnymi kolorami. No bo skorzystamy teraz, obliczając pochodną tej funkcji, ze wzoru na pochodną iloczynu. W jednym z poprzednich filmów taki wzór wam pokazywałem. No, i ten wzór na pochodną iloczynu mówi nam, że trzeba najpierw obliczyć pochodną jednego czynnika i pomnożyć przez ten drugi czynnik niezmieniony, i dodać do tego pierwszy czynnik pomnożony przez pochodną drugiego czynnika. Tyle nam mówi wzór na pochodną iloczynu. No, i teraz możemy wykonać te różniczkowania, które tutaj mamy. Pochodna x to jest po prostu 1 razy, to przepisuję bez zmian, tutaj nic się nie zmienia, dodać x razy pochodna tej drugiej funkcji. No a tutaj mamy funkcję złożoną, e do jakiegoś wykładnika, który również jest funkcją x. No to wiemy jak się różniczkuje funkcję złożoną, zgodnie ze wzorem na pochodną funkcji złożonej, który mówi nam, że najpierw trzeba zróżniczkować tę funkcję zewnętrzną, która tutaj jest funkcją wykładniczą. E do jakiegoś wykładnika, pochodna E do jakiegoś wykładnika to po prostu E do tego samego wykładnika. I to muszę pomnożyć przez pochodną funkcji wewnętrznej, czyli pochodną tego wykładnika, a pochodna funkcji minus 2x kwadrat to będzie minus 2 razy pochodna x kwadrat, czyli 2x. Pochodna x kwadrat to jest 2x, więc dostaję takie wyrażenie, no, mogę to jeszcze uprościć trochę. Tutaj będę miał e do minus 2x kwadrat. Dodać, i tutaj wszystko wymnożę. e do minus 2x kwadrat. Tutaj mam x razy minus 2 razy 2 razy x. To będzie minus 4x kwadrat. Czyli tutaj napiszę od razu minus na początku. Minus. A to jest jeszcze pomnożone przez 4x kwadrat. No, i teraz mogę jeszcze żeby sobie uprościć bardziej wyciągnąć wspólny czynnik jakim jest e do minus 2x kwadrat no i tutaj zostanie mi 1 odjąć 4x kwadrat taki jest wzór na pochodną mojej funkcji no i teraz przypominam że szukamy punktów krytycznych czyli takich punktów gdzie ta pochodna jest równa 0 lub ewentualnie jest nieokreślona to zastanówmy się czy ona w ogóle gdzieś może być nieokreślona ten pierwszy czynnik jest określony dla dowolnej liczby rzeczywistej, dlatego że tutaj możemy obliczyć kwadrat dowolnej liczby, wstawić do wykładnika. Funkcja wykładnicza jest określona dla dowolnej liczby rzeczywistej, czyli to jest zawsze określona funkcja. Tak samo tutaj możemy za x podstawić dowolną liczbę i obliczyć wartość tej, tego czynnika. Czyli widzimy, że ta pochodna jest określona dla dowolnego x, więc pozostaje tylko sprawdzenie, kiedy ta nasza pochodna jest równa 0. No, i tutaj mamy iloczyn dwóch czynników. Ten pierwszy czynnik nigdy się nie zeruje, dlatego że funkcja wykładnicza nigdy nie przyjmuje wartości 0. Więc jedyne, co się może zerować, to ten drugi czynnik. No i pochodna będzie się zerowała wtedy, kiedy jeden z tych czynników będzie się zerował. Skoro ten się nigdy nie zeruje, to ten drugi musi się zerować. Czyli warunek na zerowanie się pochodnej sprowadza się do warunku na zerowanie się tego czynnika. No to łatwo to rozwiązać. Możemy tutaj przenieść to na drugą stronę dodać do obu stron 4x kwadrat, czyli widzimy, że x kwadrat musi być równe 1 czwarta, czyli x musi być równe 1 druga lub x musi być równe minus 1 druga. A więc ta nasza pochodna zeruje się w dwóch punktach, to znaczy f' od 1 drugiej jest równe 0 i f' od minus 1 drugiej, jest równe 0. I to są jedyne takie punkty, czyli punkty krytyczne tej funkcji są dwa. To jest jedna druga i minus 1 druga. Takie są punkty krytyczne tej naszej funkcji.